Dzień dobry, muszę usiąść, żeby mówić do mikrofonu. Bardzo się cieszę, że zainteresowaliście się Państwo tym wykładem i mam nadzieję, że zachęci to Państwa do obejrzenia wystawy podczas oprowadzania, ale także w wolnej chwili, bowiem zgromadzone tutaj materiały pozwalają na bardzo ciekawą dyskusję na temat fotografii, tego, w jaki sposób fotografia może być postrzegana jako fotografia prywatna, w jaki sposób fotografia funkcjonuje w przestrzeni publicznej. I chciałabym, żebyśmy podczas dzisiejszego spotkania zastanowili się, czy faktycznie zawsze da się wyznaczyć te granice między fotografią prywatną i fotografią publiczną. I w zasadzie też chciałabym, żebyśmy pomyśleli o tym, po co nam taki podział jest potrzebny, co się wiąże z myśleniem o fotografii jako o fotografii prywatnej, a co wiąże się z tym, kiedy fotografia będzie osadzona w sferze publicznej. I jeśli Państwo czytaliście informacje o tym wykładzie, to tej informacji towarzyszyło zdjęcie, które wybrałam w taki dosyć prowokacyjny sposób. Otóż, jeżeli spojrzymy na to zdjęcie, nie czytając żadnych podpisów, to widzimy przede wszystkim to, do czego jesteśmy przyzwyczajeni w tego rodzaju obrazach, czyli zdjęcie z wakacji, plaża, wypoczynek. Od razu patrzymy na to zdjęcie, postrzegamy to zdjęcie przez pryzmat własnych doświadczeń związanych z tego rodzaju miejscem i z podobnym zachowaniem. Kiedy jednak przeczytamy podpis pod tym zdjęciem, jest to zdjęcie, które się znajduje w Narodowym Archiwum Cyfrowym, w Polskim Archiwum, gdzie znajdują się zdjęcia publikowane najczęściej w okresie międzywojennym, w ilustrowanym kurierze codziennym, o którym będę jeszcze mówić. Więc kiedy przeczytamy podpis pod tym zdjęciem, okaże się, że ta kobieta na plaży, wypoczywająca nad morzem, to aktorka Paula Negri. I teraz, kiedy zidentyfikujemy tę postać jako Paula Negri, to zdjęcie przestaje być takim zwykłym zdjęciem z wakacji, staje się wizerunkiem gwiazdy filmowej, która tego rodzaju zdjęcia, tego rodzaju obrazy wykorzystywała do tworzenia swojego wizerunku, w którym ta sfera zawodowa, jej role filmowe i aktywność w Hollywood przeplatały się właśnie z takimi epizodami z życia codziennego, z takiego życia osobistego gwiazdy, do którego miłośnicy jej talentu chcieli zaglądać. Więc jest to takie zdjęcie, które jest rodzajem nie tyle patrzenia na Paula Negri na plaży, ile podglądania Pauli Negri na plaży. Dlatego to zdjęcie wydało mi się ciekawe, żeby w ogóle wprowadzić ten problem przypisywania fotografii do życia prywatnego bądź publicznego. Ale nie będę mówiła dzisiaj o wizerunku gwiazd i zdjęciach prywatnych wykorzystywanych w tworzeniu takich wizerunków, choć jest to temat bardzo ciekawy. Natomiast chciałabym się skupić na zdjęciach, które Państwo tutaj możecie dookoła siebie obejrzeć i podczas oprowadzania zostanie wytłumaczona idea tej wystawy. I ta wystawa już w swoim tytule zwraca naszą uwagę na przestrzeń, w której te zdjęcia powstały. Jest to przestrzeń prywatna, domowa. I próbowałam zrobić taki swoim aparatem taki montaż dwóch przekazów, to znaczy informacji o tej wystawie, jaka została oficjalnie opublikowana i wizerunku osób, w których domu za pośrednictwem tych fotografii możemy powiedzieć, że gościmy, do których domu zaglądamy. Niestety mój aparat
od razu ustawiał funkcję ostrości, więc albo wyszła wersja z ostrym tytułem wystawy, albo wyszła wersja z ostrym zdjęciem z tyłu. Więc teraz sobie Państwo możecie zmontować te dwie informacje. W każdym bądź razie, proszę Państwa, to zasygnalizowanie w tytule wystawy, że wchodzimy w przestrzeń domu, każe nam myśleć o dwóch rzeczach. Po pierwsze, że w takim codziennym egzystowaniu jest obecny także aparat fotograficzny i wykorzystuje się go dla zaświadczenia odbywających się w tym przestrzeni domu różnych wydarzeń. I z drugiej strony ten aparat fotograficzny jest sposobem na dokumentację pewnych sfer życia, do których nie zawsze mielibyśmy dostęp, jak na przykład czyjaś przestrzeń domowa. Żeby dokonać analizy tych fotografii, potrzebne są takie podstawowe narzędzia, które zaczerpnęłam z kilku tekstów teoretycznych, do których się tutaj będę odwoływać. Natomiast chciałabym tylko przypomnieć Państwu o takich faktach historycznych, które pozwalają mówić o fotografii jako praktyce publicznej. I tutaj publiczne rozumie jako powszechnie dostępne, jako coś, co służy każdemu, kto na taki aparat sobie może pozwolić, albo może sobie pozwolić na wizytę w atelier fotograficznym i zrobić zdjęcie. I zwróćcie Państwo uwagę, jak bardzo dynamicznie rozwija się fotografia w XIX wieku. Za początek fotografii przyjmuje się umownie rok 1839, choć trudno przypisać autorstwo wynalezienia fotografii jednej osobie, bowiem te wynalazki pojawiały się w różnych krajach mniej więcej w tym samym czasie i dwa takie najsłynniejsze nazwiska związane z początkiem fotografii to nazwisko Louisa Jacquesa Daguera, twórcy tak zwanej daguerotypii, który we Francji zademonstrował przed Akademią Francuską pierwsze zdjęcie wykonane na miedzianej płycie pokrytej jodkiem srebra. I dlaczego tak trudno ustalić autorstwo tego wynalazku? Bowiem prowadzono równocześnie wiele eksperymentów i wielu wynalazcom udało się zarejestrować obraz na różnego typu nośnikach, na płytce miedzianej, na papierze, ale niewielu z nim udało się ten obraz utrwalić. On przez chwilę się tam pojawiał i znikał. I osobą, która pracowała również z jodkiem srebra, ale położonym na papierze, był brytyjski eksperymentator Henry Fox Talbot, który wynalazł inną niż daguerotypia metodę rejestracji obrazu. Była to kalotypia. I to są, proszę Państwa, takie, powiedzmy, archeologiczne informacje dotyczące tego zjawiska, o którym będziemy mówić. Otóż najważniejsze jest to, co powstaje kilkadziesiąt lat później, czyli masowy przemysł fotograficzny. I ten masowy przemysł fotograficzny był związany z powstaniem dużych zakładów optycznych i w Europie, i w Stanach Zjednoczonych. I chyba jednym z takich najbardziej znanych był zakład stworzony przez George'a Eastmana w 1861 roku, który od 1888 roku zaczął masowo produkować aparaty fotograficzne nazwane przez Eastmana Kodak. I to były aparaty, które były stosunkowo łatwe w obsłudze, miały taśmę zwiniętą, taśmę celuloidową, początkowo papierową, potem celuloidową, zwiniętą na rolce, a więc łatwą do wymiany. I były to też aparaty, które można było ze sobą nosić, można je było zabierać. I to wpłynęło na upowszechnienie się praktyki fotograficznej jako takiego zajęcia, które było dostępne wszystkim ludziom. Oczywiście tutaj musimy pamiętać o takim wymiarze ekonomicznym i klasowym z tym związanym, że jednak nie wszyscy mogli sobie pozwolić na kupno aparatu,
Niemniej jednak ta masowa produkcja aparatów miała służyć ich upowszechnieniu. I w 1900 roku Eastman zaczął produkować kolejny aparat, który był jeszcze łatwiejszy w obsłudze, znacznie tańszy. I to wszystko spowodowało, że faktycznie robienie zdjęć stało się takim zajęciem, do którego wiele osób aspirowało i był to też rodzaj takiej praktyki na pograniczu eksperymentu, rozrywki i działalności artystycznej. Ale o tym jeszcze będziemy mówić. I teraz o jeszcze jednym fakcie należy pamiętać, kiedy dyskutujemy te relacje między fotografią prywatną a fotografią publiczną. I o kontekście fotografii, zwłaszcza w pierwszych dekadach XX wieku, bardzo dużo pisze John Berger, teoretyk sztuki i analityk i sztuki i fotografii, w swojej książce o patrzeniu. Tutaj na dole napisałam Państwu też angielski tytuł tego opracowania, About Looking, i tutaj to looking, to patrzenie, dotyczy przede wszystkim fotografii. I w jednym z rozdziałów tej książki John Berger analizuje fotografię amerykańską, rozwój tej fotografii amerykańskiej przełomu lat 20. i lat 30. XX wieku i zwraca uwagę na trzy rzeczy, że po pierwsze w XX wieku, w przeciwieństwie do XIX-wiecznej fotografii, robienie zdjęć przestało być rytuałem, przestało być taką czynnością, która wymaga specjalnego przygotowania i długotrwałego procesu. Stało się raczej, mówi Berger, sprawą refleksu, czyli pewnej błyskawicznej reakcji na to, co się wokół dzieje. Było sposobem utrwalenia pewnych spostrzeżeń, emocji, a nie tylko właśnie takim rytuałem, z jakim mamy do czynienia w XIX wieku, kiedy trzeba iść do zakładu fotograficznego, albo nawet jeśli ten aparat przyjeżdża do jakiegoś miejsca, to sam proces tworzenia tego zdjęcia już wymagał pewnej rytualizacji. To się zmienia. I z tym są związane jeszcze dwie rzeczy, które za chwileczkę obejrzymy na przykładach. Po pierwsze, początek XX wieku to jest ekspansywny rozwój prasy ilustrowanej. Jest to ten typ publikacji, w którym tekst staje się coraz bardziej podrzędny wobec obrazu. I z tym też były związane publikacje dotyczące kina i takie zdjęcia, jak to pokazujące Pole Negri na plaży. Rosło zapotrzebowanie na fotografię. I to miało również uwarunkowania ekonomiczne, bowiem wraz z rozwojem prasy ilustrowanej i rozwojem fotografii prasowej pojawiła się również reklama, która pełniła funkcję perswazyjną, ale miała też realną siłę ekonomiczną. Reklama, obrazy stały się takim sposobem przekonywania ludzi o pewnych obszarach rzeczywistości, do których nie mieli dostępu, uczenia się tych obszarów, lansowania nowych stylów życia. I to wszystko miało taki swój punkt jakby kulminacyjny w momencie, o którym Berger pisze bardzo szczegółowo, gdy ukazał się w Stanach Zjednoczonych pierwszy numer magazynu Life. To był 36 rok, tutaj zrobiłam takie zestawienie. Po lewej stronie macie Państwo okładkę pierwszego numeru magazynu Life, który ukazał się 23 października 1936 roku. I po 10 latach mamy taką okładkę kolażową, na której jest zdjęcie 10-letniej dziewczynki czytającej, przeglądającej ten pierwszy numer. Ale co było ciekawe, proszę Państwa, jeśli chodzi o ten magazyn?
Ciekawe było to, że za tą formą udostępniania dużej ilości fotografii z tekstem reportażowym stała też pewnego rodzaju polityka budowania wizerunków, budowania tożsamości poprzez obraz społeczeństwa amerykańskiego. I w środku tego magazynu, tego pierwszego numeru, znalazło się zdjęcie, które wzbudziło spore kontrowersje. Było to zdjęcie wraz z reportażem ze szpitala, zdjęcie nowonarodzonego dziecka. I pod spodem, pod tym zdjęciem znalazł się podpis Life Begins, czyli życie zaczyna się. I to było jednocześnie takie zasygnalizowanie początku życia tego dziecka, które tutaj jest na zdjęciu, i początek życia tego magazynu. I Berger zwraca uwagę na jeden bardzo istotny fakt związany z powołaniem tego magazynu. Otóż ten magazyn Life już samym swoim tytułem sugerował dwie rzeczy, że życie wygląda tak, jak je wam pokazujemy na zdjęciach, ale jednocześnie pokazując wam zdjęcia, formujemy pewien model życia. I to działało jakby w dwie strony. I takim najbardziej spektakularnym przykładem tej interakcji między pokazywaniem czyjegoś życia, a tworzeniem pewnego modelu życia, nie mam tutaj tych zdjęć, ale to możecie sobie Państwo znaleźć, jest taka sesja, którą dla magazynu Life wykonał w latach 50. Dennis Stock, fotografując Jamesa Deana. I dzisiaj my doskonale wiemy, kto to jest James Dean i wiemy, jakie wizerunki wiążą się z tym aktorem, z tą postacią, ale kiedy fotograf robił tę sesję, James Dean nie był jeszcze nikomu znany. Było to zanim wszedł na ekran film Eli Kazana Na wschód od Edenu. I ten reportaż, ten fotoreportaż ukazał się w magazynie Life, pokazywał nowy typ młodego Amerykanina, którego wkrótce za pośrednictwem filmu media nazwą buntownikiem bez powodu, od tytułu filmu, w którym zagrał James Dean, ale już wtedy, kiedy się to ukazało, James Dean dopiero został jakby wprowadzony poprzez te zdjęcia do kultury popularnej. Za chwilę odbyła się premiera filmu, który uczynił z Jamesa Deana gwiazdę i wtedy te zdjęcia z magazynu Life nabrały nowego znaczenia. I co jest, proszę Państwa, jeszcze ciekawe, że te magazyny ilustrowane, one zyskały niezwykłą popularność. Były bardzo poczytne i też dbały o tę swoją poczytność. I tutaj macie Państwo dwa zdjęcia pokazujące magazyn Światowi, wydawany jako dodatek do ilustrowanego kuriera codziennego na obszarze przedwojennej Polski. Redakcje były w kilku miastach. Główna mieściła się w Krakowie, ale miała też oddział we Lwowie. I tutaj, proszę Państwa, mamy zdjęcia dwóch gwiazd filmowych, którym przy okazji robienia właśnie takich fotografii dla własnego użytku, do publikacji w prasie, dano do ręki magazyn Światowik. I po lewej stronie macie Państwo ponownie Pole Negri, która czyta ten magazyn, a po prawej stronie mamy Mary Pickford, amerykańską gwiazdę, która przyjechała do Warszawy z taką inicjatywą robienia wspólnego projektu filmowego, ale do realizacji tego projektu nigdy nie doszło, bowiem w latach 30. wybuchł kryzys. W każdym razie obecność Mary Pickford również wykorzystano do tego, żeby promować Światowid, promować ten magazyn ilustrowany. I dlaczego te magazyny cieszyły się taką dużą popularnością? Właśnie dlatego, że oferowały zdjęcia, które będąc zdjęciami publicznymi, dystrybuowanymi w prasie,
jednocześnie dotyczyły codzienności. Tutaj macie Państwo jeden z numerów ilustrowanego kuriera codziennego, prezentującego, jak to zatytułowany, wieczorny obrazek krakowski. Więc mamy tutaj temat zilustrowany zdjęciami, który był bliski czytelnikom, a na który za pośrednictwem fotografii chcieli popatrzeć nieco innym okiem. Jeżeli zobaczymy te rozkładówki, czyli takie podwójne strony dodatków ilustrowanych, to łatwo wychwycić takie główne elementy, które będą się powtarzały w tych dodatkach i które stanowiły jakby gwarancję atrakcyjności dla odbiorców. Więc idąc tutaj po lewej, mamy zdjęcia, które możemy nazwać zdjęciami egzotycznymi. Poniżej tutaj jest opis odważnej, sam tytuł mówi, odważna kobieta, czyli mamy wątek sensacyjny. Mamy do tego i po prawej tutaj zdjęcia, wątki tak zwane codzienne, aktualne. Tutaj są akurat harcerze na wyjeździe wakacyjnym i również zdjęcia z wypoczynku letniego. I oczywiście tutaj gdzieś porozrzucane reklamy od kosmetyków przez biura podróży. Czyli jak Państwo widzicie, to sprzężenie właśnie wymiaru poznawczego, rozrywkowego i ekonomicznego jest widoczne na każdej stronie. To są przykłady, proszę Państwa, wybrane przeze mnie bardzo tak selektywnie. Tutaj mamy dodatek ilustrowany do dziennika Chwila. Ten dodatek ilustrowany nie ukazywał się codziennie, ukazywał się raz w tygodniu. Chwila to był dziennik żydowski, ale wydawany w języku polskim, nie jidysz. Zorientowany syjonistycznie, bardzo taki otwarty i postępowy. I do dodatku ilustrowanego Chwila zapraszała profesjonalnych fotografów i tutaj na okładce jednego z wiosennych numerów macie Państwo zdjęcie Janiny Mierzeckiej, znanej fotografki mieszkającej we Lwowie, członkini Lwowskiego Towarzystwa Fotograficznego, która wraz z Henrykiem Mikolaszem prowadziła pracownię fotograficzną na Politechnice Lwowskiej. I zwróćcie Państwo uwagę na te dwa zdjęcia, oba są autorstwa Mierzeckiej, były opublikowane w takim numerze poświęconym, jak to ładnie nazwano, nadejściu wiosny, ale to nie pamiętam, jak to nazwano, bardzo tak poetycko. W każdym razie, proszę Państwa, łatwo tutaj zauważyć, że pojawiają się takie zdjęcia, jak to po prawej, które są rodzajem takiej impresji fotograficznej i pojawiają się takie zdjęcia, jak to po lewej, zrobione na rynku, przekupki sprzedające warzywa, które mają bardziej taki charakter reporterski. I kiedy patrzymy na te zdjęcia, wiemy, że Janina Mierzecka była zawodową fotografką, była artystką, która prezentowała swoje prace na różnych wystawach we Lwowie, za granicą. Nasuwa się pytanie, jak w takim razie o takich fotografiach mówić, jak wskazywać na te elementy publiczne i prywatne w tego rodzaju dorobku. I tutaj z pomocą przechodzi John Berger, który w książce o opatrzeniu rozdziela takie dwie kategorie. Mówi o fotografii należącej do prywatnego doświadczenia, o takiej fotografii osobistej i mówi o fotografii w sferze publicznej. I co jest dla niego tą najważniejszą kategorią? Co jest dla niego podstawą tego rozdzielenia? Otóż on mówi, że fotografia wtedy jest prywatna, kiedy przynależy do doświadczenia osoby, dla której zdjęcie jest pamiątką z przeżytej chwili, z przeżytego życia. I właśnie to połączenie fotografii i kontekstu, który
możemy rozpoznać i z którym się identyfikujemy, określa prywatny status fotografii. I Berger mówił też o tym, że fotografia jest takim instrumentem, jest narzędziem, który wspomaga żywą pamięć. I teraz ten związek prywatny tworzy się za pośrednictwem fotografii jakby z dwiema płaszczyznami. Jest to płaszczyzna doświadczenia naszego albo osób, które identyfikujemy i jakoś ze swoim doświadczeniem łączymy. I po drugie, wiąże się z płaszczyzną pamięci, z płaszczyzną historii, w której to doświadczenie i my sami, tak jak osoby przedstawione na zdjęciu, to może, mogą być osoby tylko nam znane, niekoniecznie my, wpisują się w te historie. Więc to jest bardzo takie ciekawe myślenie właśnie o fotografii, nie tylko poprzez temat, ale także właśnie poprzez relację, jaką z tą fotografią nawiązujemy. I teraz w przeciwieństwie do tej fotografii ze sfery prywatnego doświadczenia, fotografia w sferze publicznej pokazuje wydarzenia, pokazuje obrazy, które jakby bezpośrednio nie mają z nami nic wspólnego. Nie są związane z naszym doświadczeniem. One mogą pokazywać podobne do naszego doświadczenia. My możemy to doświadczenie identyfikować, ale nie jest to nasze osobiste doświadczenie. I z tym wiąże się jeszcze jedna kwestia, że jeśli mówimy w przypadku fotografii w sferze publicznej o historii, o wspomnieniach, o pamięci, to nie jest to pamięć nasza, jest to pamięć kogoś innego, często dla nas nieidentyfikowalnego, nierozpoznawalnego. I ta pamięć stanie się naszą pamięcią, jeśli zbudujemy z tą fotografią relację, która będzie relacją zbliżającą ten materiał, ten obraz do naszego własnego doświadczenia. To można robić na różne sposoby i za chwilkę to Państwu pokażę. Natomiast chciałam Państwa zachęcić, nie będę teraz pokazywała filmu, ale chciałam Państwa zachęcić do obejrzenia takiego dokumentu, który jest dostępny na stronie Polskiego Archiwum Wizualnego ninateka.pl. Tam znajdziecie Państwo taki film dokumentalny Andrzeja Titkowa, Album rodzinny. I dlaczego ten film, proszę Państwa, jest taki ciekawy? To jest bardzo ciekawa historia w ogóle tej rodziny, rodziny o korzeniach żydowskich, mieszkającej w Lublinie, która po II wojnie światowej jakby straciła kontakt ze swoją własną pamięcią, historią i teraz po latach tę pamięć odtwarza. I na początku tego filmu znajduje się bardzo ciekawa scena, kiedy reżyser ogląda razem z krewnymi album domowy. Oglądają zdjęcia, oglądają album i wiedzą, że te zdjęcia należą do ich historii, należą do ich tradycji. Ale nie wszystkie te w ogóle te zdjęcia rozpoznają, nie rozpoznają te postacie, tłumaczą sobie nawzajem. A to jest ciocia, a to jest siostra prababki, a niektóre fotografie są dla nich nieczytelne i pytają, a kto to może być? No nie wiem, kto to może być, no ale pewnie ktoś z rodziny, skoro jest w albumie. I teraz to jest bardzo ciekawy film, bo on pokazuje, w jaki sposób fotografia zostaje wpisana w ten ciąg od fotografii do pamięci, którą albo utrwalamy, albo w ogóle odnajdujemy, konstruujemy, do zapisu historii, że z fotografii, z pamięci dopiero wyłoni się ta historia. Czy historia rodziny, czy historia miejsca, czy historia jakiegoś materialnego obiektu. W każdym bądź razie tutaj te sfery fotografii i pamięci będą się ze sobą przenikały. I teraz wracając do tej
wracając do tej wystawy, którą będziecie Państwo mogli po wykładzie obejrzeć, znowu wracamy do tego, tutaj się cofnę, co jest fotografią prywatną i co jest fotografią w sferze publicznej. Kiedy zdjęcia wybrane tutaj z bardzo dużej kolekcji archiwalnej Jana Otko, o nim za chwilę, zostały wyselekcjonowane, znalazły się w sferze publicznej. Jednak sposób doboru tych zdjęć według pewnych dominant tematycznych, stylistycznych, wokół figur, które się na tych zdjęciach powtarzają, głównie figury dziecka, one w jakiś sposób stają się nam bliskie, zwłaszcza że w tytule wystawy jest, jak już mówiłam, podkreślona ta przestrzeń domu, a więc mamy poczucie, kiedy oglądamy to zdjęcie, że oglądamy fotografie należące do prywatnego doświadczenia. Teraz zwróćcie Państwo uwagę, pokażę Państwu trzy zdjęcia, które są takimi zdjęciami łatwo dającymi się zaklasyfikować do sfery prywatnej, nawet jeśli funkcjonują na wystawie w sferze publicznej. Otóż zwróćcie Państwo uwagę, że to są zdjęcia, które podporządkowane są motywowi dziecka i robiono takie badania socjologiczne na temat tego, jakie okresy z życia człowieka są najlepiej zdokumentowane w fotografii. Robiono to sprzed ery selfies i wszechobecnej fotografii, też takiej narcystycznej, samych siebie. Więc z takiego okresu, nazwijmy to, tradycyjnej fotografii. I robiono badania, w których okresach życia człowiek zyskuje największą reprezentację fotograficzną. I okazało się, że są dwa okresy, zawsze związane z dzieckiem. To znaczy pierwszy okres jest, kiedy my jesteśmy dziećmi i nam robią zdjęcia i mamy cały okres naszego rozwoju stosunkowo dobrze udokumentowany fotograficznie, bo ktoś się tym zajmował, rodzice, krewni, dziadkowie. A drugi taki okres w życiu większości ludzi, kiedy oglądano te albumy domowe, był w momencie pojawienia się ich własnego dziecka. Kiedy dokumentowali jakby też swoje doświadczenie rodzicielskie, robiąc zdjęcia dzieciom. I teraz te trzy zdjęcia, to drugie chyba Państwo macie dosyć ciemne, to jest zdjęcie matki pochylającej się nad dzieckiem. Nie wiem, dlaczego wyszło tak ciemno. I trzecie zdjęcie matki karmiącej dziecko. I zwróćcie Państwo uwagę, że kiedy oglądamy te zdjęcia, bardzo łatwo można wytracić to poczucie przynależności tych zdjęć do sfery osobistej, prywatnej, związanej z czyjąś pamięcią i historią, bowiem dotyczą one tak samo, w takim samym stopniu, tej sfery osobistej, intymnej, konkretnej rodziny, w której urodził się syn, jak i takiej sfery bardzo uniwersalnej. Opieki nad dzieckiem, karmienia dziecka. To są takie elementy, które będą się powtarzać w różnych osobistych historiach. I stąd łatwość obcowania z taką fotografią, z jednej strony bardzo osobistą, ale z drugiej strony dającą się przenieść w sferę prywatną, bowiem dotyczącą na tyle uniwersalnych faktów i motywów, że dają się te fotografie w jakiś sposób odnieść do doświadczeń osób patrzących, chociaż my, jako widzowie, na tych fotografiach się nie odnajdziemy. I pokażę Państwu jeszcze jedną bardzo ciekawą fotografię, która przypomina nam o tym, że oprócz tego poziomu uniwersalnego jednak jest ten aspekt osobisty, prywatny, w takim rozumieniu, w jakim mówił Berger, że fotografia istnieje w kontekście, który dopowiada jej znaczenie. I zwróćcie Państwo uwagę, to jest taka bardzo prosta fotografia, mamy tego kilkuletniego chłopca siedzącego gdzieś w ogródku za stołem. I ten chłopiec mógłby być sportretowany w taki sposób,
niesugerujący dodatkowych znaczeń, niewymagający dodatkowych znaczeń. Natomiast ze względu na charakter tej fotografii, takiej wszechobecności aparatu fotograficznego w sytuacji domowej, ten gest, który chłopiec wykonuje, macha do kogoś rączką, patrzy w kierunku, trudno tak naprawdę powiedzieć, czy patrzy w kierunku fotografującego, czy osoby stojącej obok, jakby od razu sugeruje nam, że wymagana jest do uzupełnienia tego znaczenia druga strona. Co było po drugiej stronie tego aparatu? No najpewniej jego rodzice. Zresztą zobaczycie Państwo na innych fotografiach. I wtedy uświadamiamy sobie, że patrząc na taką fotografię w sferze publicznej, o wielu rzeczach nigdy się nie dowiemy. Wielu elementów tego doświadczenia, tej sytuacji utrwalonej na fotografii nie poznamy, jeśli nie wgłębimy się właśnie w to, o czym mówił Berger, w historię i pamięć. Natomiast nie zawsze się to udaje, proszę Państwa. W tym wypadku akurat ta historia i pamięć przez krewnych właścicieli aparatu i całej tej kolekcji mogły zostać uzupełnione, natomiast nie zawsze się udaje. I co wtedy, proszę Państwa? Jak wtedy oglądać takie fotografie, które zmieniły status z prywatnej fotografii na publiczną albo funkcjonują gdzieś na pograniczu? Można zwracać uwagę na inne, nie mniej ciekawe rzeczy. Otóż John Berger, kiedy mówi o fotografii i o analizowaniu fotografii, zwraca uwagę na kilka takich elementów, które są rodzajem takich punktów do analizy różnego typu fotografii. I zwróćcie Państwo uwagę, jak różnorodne tutaj są kwestie i do jakich aspektów fotografii się odwołują. Mówię o umiejętnościach technicznych, które w przypadku takiej fotografii z lat 20., z lat 30. były bardzo często też związane z umiejętnością wywoływania filmów, samodzielnego robienia zdjęć. Mówi o wyczuciu czasu i kadru, zwłaszcza ta umiejętność kadrowania, umiejętnego skonstruowania takiej ramy, w której mieściłyby się wszystkie te elementy, które chcemy mieć na obrazie. Sposób użycia aparatu, to znaczy, czy wykorzystujemy ten aparat do zdjęć pozowanych, czy są to takie zdjęcia robione z nienacka, czy wykazujemy się refleksem, aby te zdjęcia wykonać. Zdolność do uchwycenia narracji, to był dla Johna Bergera najważniejszy aspekt fotografowania, żeby nie fotografować ludzi czy miejsc w taki sposób, aby żadna historia się z tym nie wiązała, aby to była jedynie kompozycja, układ figur. Berger mówił o tym, że najbardziej ceni fotografów, którzy potrafią sfotografować ludzi wraz z ich historiami, że na fotografii jest nie tylko wizerunek, ale także pewien właśnie zasób doświadczeń i narracja. I ostatni punkt, o którym mówi Berger, to jest poczucie trwania, to znaczy wrażenie, że wraz z fotografią w akcie robienia zdjęcia uczestniczymy w realnym życiu, że poddajemy się rytmowi tego życia. I to, jak Państwo zwrócicie za chwilę uwagę, na niektórych fotografiach jest bardzo widoczne. Jest jeszcze, proszę Państwa, jedna kwestia, która Johna Bergera mniej interesuje w jego eseju, dlatego że mówi o fotografiach, których autorstwo jest identyfikowane. Jest to wtedy znacznie prostsze i możemy utożsamić tę osobę fotografującą z pewnym stylem, doborem tematów. Natomiast w wielu przypadkach, zwłaszcza jeśli się bada fotografie archiwalne, kwestia autorstwa jest dość trudna do rozwikłania i mogą pomóc właśnie te punkty analityczne. I pokażę Państwu teraz dwa przykłady. Jeden będzie przykładem z takiej kolekcji prywatnych również fotografii rodziny Kosińskich, która znalazła się w
Muzeum Fotografii w Krakowie, a drugi przykład będzie pochodził z tej kolekcji, którą tutaj Państwo będziecie mogli za chwilę zobaczyć. Otóż najpierw ten przykład krakowski. I chciałabym właśnie zanalizować dwa wybrane zdjęcia z tej kolekcji w kategoriach tutaj wymienionych przez Bergera. To jest, proszę Państwa, zdjęcie, które zostało wykonane w prywatnym mieszkaniu na Starym Mieście w Krakowie. I osoba, która fotografowała te zdjęcia, wybrała taką scenerię, która z jednej strony pozwoliła dobrze doświetlić kadr. Tutaj widzimy, że po prawej stronie mamy całą ścianę okien, więc światło było odpowiednie, osoba dobrze oświetlona. I jak Państwo widzicie, ten kadr ma bardzo ciekawą kompozycję, bowiem powtarzają się tutaj takie zrytmizowane ramy. Jest rama drzwi, z tyłu rama okna, więc bardzo jest dużo linii, które bardzo nam ładnie porządkują kompozycję. Więc możemy domniemywać, że osoba, która robiła to zdjęcie, miała pewne wyczucie kadrowania i też przywiązywała wagę do tego, żeby ta kompozycja właśnie tak ciekawie wyglądała. I mamy, proszę Państwa, w tej samej kolekcji drugie zdjęcie, które, jak łatwo zauważyć, było zrobione dokładnie w tym samym miejscu. I jeśli byśmy przeglądali całe to archiwum i albumy, które w tym archiwum się znajdują, zidentyfikujemy te dwie kobiety. To są siostry, Karola i Zofia Kosińskie. I teraz zwróćcie Państwo uwagę, że to zdjęcie już nie jest tak ładnie skomponowane jak to poprzednie. Mamy dalej te linie, ale nieco przekrzywione. Kadr jest taki nieuporządkowany, można powiedzieć. Postać kobiety nie jest w centrum, stoi z boku. I teraz, mając te dwa zdjęcia obok siebie, możemy zauważyć, że jedna z tych osób fotografujących była znacznie bardziej doświadczona jako fotografka, druga nieco mniej, ale też umiała robić zdjęcia. Że chciały obie stworzyć te swoje wizerunki fotograficzne, bowiem wiedziały, że w albumie domowym, kiedy będą chciały występować jako przedstawicielki tej rodziny, każda z nich musi mieć swój wizerunek. I to jest, proszę Państwa, bardzo ciekawe. Nie wiem, czy Państwo, przeglądając kiedyś albumy domowe swojej rodziny, zastanawialiście się Państwo nad tym, kogo na tych zdjęciach nie ma. No bo kto jest, to widzimy, prawda? To jest, rozpoznajemy albo nie rozpoznajemy, ale widzimy. Natomiast czy zastanawiacie się Państwo czasem, kogo na tych zdjęciach nie ma? Że oglądacie zdjęcia, dziesiątki zdjęć i nagle sobie uświadamiacie, że kogoś na tych zdjęciach nie ma. I bardzo często tej osoby, której nie ma, nie widzimy, bo ona robiła to zdjęcie. I mamy odpowiedź na pytanie, kto był autorem zdjęć. I to jest, proszę Państwa, bardzo takie detektywistyczne niemal. Na przykład te siostry Kosińskie były trzy i wszystkie trzy robiły zdjęcia. I jak się dużo tych zdjęć ogląda, no to już się człowiek uczy, która jak wygląda, rozpoznaje się te zdjęcia, mimo że to są obce osoby, dla mnie obce osoby. Ale potem już wiem, że ta po lewej to jest Karola, ta po prawej to jest Zofia. I jeszcze była jedna. I kiedy są takie zdjęcia robione podczas wyjazdów wakacyjnych czy na uroczystościach rodzinnych i jest mama, tata i dwie siostry, no to ja już wiem, że ta trzecia robiła zdjęcie, bo jej po prostu nie ma. I to jest, proszę Państwa, bardzo taki ciekawy trop w badaniach. I to samo, proszę Państwa, mamy w tych fotografiach, które zostały robione przez Jana Otko i przez jego żonę Zofię. Trudno powiedzieć, ja przeglądałam tutaj w archiwum, bo archiwum znajduje się w bibliotece, więc możecie Państwo również je przeglądać. Trudno powiedzieć, na ile Zofia była zaangażowana w ten proces robienia zdjęć i czy ją to bawiło i czy miała swój osobny aparat. Ja tego nie wiem, nie robiłam tych badań, ale zwróćcie Państwo uwagę na to zdjęcie. Zdjęcie pokazuje właśnie Zofię Otko z synem na ręku przed domem
Natomiast drugie zdjęcie pokazuje Jana Otko, również z dzieckiem. Dziecko jest ubrane tak samo, zawinięte w ten sam kocyk. Więc możemy się domyślać, że para wyszła przed dom po to, żeby sobie zrobić nawzajem zdjęcia z dzieckiem. I w tym momencie poprzez te dwa zdjęcia, oglądając w przyszłości swoje zdjęcia z dzieciństwa, będzie wersja z mamą, będzie wersja z tatą. I to jest właśnie, proszę Państwa, ten kontekst, o który dopomina się John Berger podczas analizy fotografii. I kolejna para zdjęć, której również autorstwa możemy się domyślać, to znaczy domyślać, bo dopóki nie ma podpisu czy takich wiarygodnych źródeł potwierdzających autorstwo, no to jest domysł. Zwróćcie Państwo uwagę, tutaj jest taka piękna w jednym z ram cała sekwencja zdjęć dziecka jedzącego kawałek arbuza. I to jest zdjęcie synka z ojcem. Jak Państwo widzicie, również kompozycja, no można powiedzieć, niezbyt doskonała, ale bardzo spontaniczna i emocjonalna. Utrwalenie tej sceny. I kolejne zdjęcie, no to już jest właśnie takie zdjęcie robione przez kogoś z dużą wprawą, kto zadbał o kompozycję, ustawienie centralne dziecka. I zestawienie sekwencyjne tych zdjęć, które się tutaj pojawi, pokazuje dwie rzeczy. Po pierwsze, że aparat fotograficzny był faktycznie nieustannie obecny w codziennym doświadczeniu. I po drugie, że z utrwalaniem zdjęć wiązała się też pewna doza emocji. Z różnych powodów sięgano po ten aparat, najczęściej właśnie spontanicznie, po to, żeby utrwalić chwilę, ale też właśnie po to, żeby zrobić ładne zdjęcie, portretowe zdjęcie. I różnica między tymi zdjęciami w kwestiach właśnie estetycznych, takich kompozycyjnych, technicznych, jest uderzająca. Jeśli znajdą się oba w przestrzeni albumu, stanowią tak samo ważny wkład w historię tej rodziny, w historię dziecka. Ale jeśli analizować by je wyrwane z kontekstu, jako przykład fotografii portretowej, no to już analiza będzie przebiegała w trochę inny sposób. I teraz, proszę Państwa, pojawia się jeszcze jeden bardzo ciekawy wątek, kiedy Berger mówi o tym, że fotografia jest pamiątką z czyjegoś przeżytego życia, że jest świadectwem pewnych doświadczeń. I czasem, proszę Państwa, fotografia, ilość fotografii związanych z pewnym typem doświadczenia uzmysławia nam pewne procesy społeczne, procesy kulturowe, o których sile, dynamice możemy przeczytać, ale jakby nie mamy takiego wyobrażenia. I kilka takich motywów się tutaj nasuwa. Nie wiem, czy Państwo oglądaliście kiedyś takie fotografie z początku XX wieku, zwłaszcza z lat 10., 20., 30. też, ale szczególnie końcówka lat 20. nie obfituje. Mianowicie zmiana modelu, stylu życia, w którym bardzo mocno podkreślano siłę fizyczną, kondycję fizyczną, zdrowie. I ktoś nam powie, że tak, że po I wojnie światowej faktycznie ten rozwój kulturowy, cywilizacyjny był związany też ze wzrostem higieny, edukacji związanej z higieną, z kulturą fizyczną. No i to tak brzmi jak jakaś właśnie diagnoza socjologiczna. Ale jeśli popatrzymy na zdjęcia i zobaczymy ilość zdjęć wykonywanych podczas zawodów sportowych, podczas rekreacji sportowej, to wtedy sobie uświadomimy, że faktycznie było to na tyle wszechobecną częścią egzystencji, że fotografia staje się poświadczeniem tego rodzaju doświadczeń i tego rodzaju modelu życia. I tutaj, proszę Państwa, w
Wśród tych fotografii zgromadzonych w archiwum Jana Otko pojawia się bardzo ciekawy trop, jak tutaj wyjaśnili mi koledzy z centrum, jest związany z aktywnością jego żony, która była czynną członkinią i aktywistką w drużynie harcerskiej. Jest cały cykl fotografii, które obrazują to doświadczenie. I to jest bardzo ciekawy wątek związany nie tylko z samą formacją, jaką było harcerstwo, ale też ze sposobem funkcjonowania w tej organizacji kobiet i młodych dziewcząt. I tutaj, kiedy patrzymy na te zdjęcia, możemy je analizować właśnie zarówno w tych kategoriach prywatnych, jak i w kategoriach publicznych. Jeśli kiedykolwiek mieliście Państwo do czynienia z harcerstwem, to rozpoznacie na tym zdjęciu czy na kolejnym pewien rytm, rytuały związane z takim obozowym życiem. Natomiast zdjęcia są tak robione, że z jednej strony pokazują właśnie taką powtarzalność tego trybu życia, ale z drugiej strony pokazują też takie momenty, w których z takiego obozowego, harcerskiego rytmu wydobyte są jakieś niepowtarzalne doświadczenia, bardzo jednostkowe, bardzo osobiste. I to jest jedno z moich ulubionych zdjęć, jest tych zdjęć kilka, pokazujące taki biwak gdzieś podczas wędrówki. I tutaj tych zdjęć jest kilka, gdzie właśnie siedzą dziewczyny, jedzą chleb z masłem i pomidory. I ktoś powie, no a co w tym szczególnego, że siedzą i jedzą chleb z pomidorem? Ale to właśnie, że ktoś postanowił sfotografować taki moment, pokazuje, że właśnie ważne było dla niego nie tylko takie dokumentowanie w kategoriach historycznych, że oto tu się zaczął obóz, to był uroczysty apel, ale że było to doświadczenie na tyle intensywne i osobiste, że jak ktoś po latach będzie oglądał te swoje zdjęcia, to powie: a pamiętam, byliśmy na tej wycieczce i byłam taka głodna, że jadłam ten chleb z masłem. I podejrzewam, że ten element właśnie takiego intensywnego doświadczenia utrwalony na tej fotografii będzie jednym z najtrwalszych właśnie w takiej zapisanej historii. I właśnie te fotografie są ciekawe też dlatego, że jeśli nie możemy zidentyfikować tych, ja bardzo bym chciała, ale to by wymagało bardzo gruntownych badań archiwalnych, zidentyfikować te twarze, one się powtarzają na różnych zdjęciach i można też rozpoznać powtarzające się osoby, więc jest to zapis takiego rozciągniętego w czasie doświadczenia, to o ile nie możemy zidentyfikować tych osób z imienia, nazwiska, profesji, doświadczenia w harcerstwie, to na pewno możemy po tych fotografiach zorientować się w ich zaangażowaniu i też w takim osobistym stosunku do tych wydarzeń. I najlepiej pokazują to takie dwie fotografie, które zostały zrobione podczas wycieczki w Pieniny, w góry, gdzie można, wtedy można było, do dzisiaj można spłynąć tratwami Dunajcem. Jest to bardzo takie intensywne przeżycie. No nie powiem ekstremalne, chociaż w niektórych porach roku niemal ekstremalne. Te spływy zaczynają się na wiosnę i trwają do późnej jesieni. Jest to rzeka górska, no więc ma to taki bardzo charakter przygodowy. I tu zwróćcie Państwo uwagę, to jest takie zdjęcie, które częściowo ma kadr zastawiony przez osobę albo siedzącą na tej łodzi, albo tą łodzią sterującą. I drugie zdjęcie również, zrobione oba zdjęcia przez kogoś, kto, zwróćcie Państwo uwagę, zadbał o to, żeby właśnie swoje doświadczenie tych konkretnych momentów w życiu przełożyć na fotografię.
I teraz, kiedy chcemy takimi fotografiami się zajmować, ta dychotomia prywatne, publiczne może czasem nie wystarczać, a czasem może wręcz przeszkadzać. Dlatego potrzebne są też inne terminy, inne perspektywy badawcze. I taką perspektywą badawczą jest pojęcie fotografii wernakularnej, które, ja akurat tutaj cytuję francuską badaczkę Clément Chéroux, które jest o tyle przydatne, że ono funkcjonuje jako zamiennik takiego określenia, które bardzo często się pojawia w opracowaniach dotyczących fotografii, mianowicie dokumentalności. I badaczka proponuje, żeby zamiast takiego terminu styl dokumentalny używać pojęcia styl vernacular. Z czym się, proszę Państwa, to pojęcie vernacularności wiąże? Otóż vernacularność odnosi się do tego, co jest jakby z założenia wykluczone z tej sfery publicznej, co znajduje się w sferze domowej, co często jest przeznaczone do takiego użytku bardzo prywatnego w przestrzeni domu, co często ma charakter utylitarny, użyteczny, służy jakiemuś konkretnemu celowi, ma swoje funkcje, ale też vernakularne stosuje się dlatego, aby pokazać, że tak jak tutaj w tym cytacie, że coś jest na peryferiach przepływu kapitału. To brzmi bardzo tak naukowo, ale co to oznacza, proszę Państwa? Że na przykład nie pełni funkcji komercyjnych. Że nie jest to robione po to, żeby się sprzedać, żeby zaistnieć, choćby w takim czasopiśmie ilustrowanym. Że jest to robione po to, aby też po pierwsze uchwycić pewien moment, ale wyrazić związane z tym momentem emocje. I ten termin fotografii vernakularnej był też bardzo często wprowadzany tam, gdzie trudno było rozdzielić fotografię artystyczną, kreowaną, często eksperymentalną, od takiej fotografii, która była po prostu wykonywana na co dzień. I z taką sytuacją mamy do czynienia w bardzo wielu obszarach związanych z awangardową fotografią, z takimi fotografiami, które były rodzajem też prób dokonania zapisu jakichś zjawisk czy historii osób. I teraz pokażę Państwu kilka fotografii, które właśnie różne aspekty vernakularności uosabiają. Taką spontaniczność, z jaką mamy do czynienia na zdjęciu, które znajduje się właśnie w kolekcji Jana Otko, zdjęcie bawiącego się dziecka. Tutaj mamy taką fotografię vernakularną, która zyskała niebywałą popularność i była też sposobem wyjścia fotografów z atelier w przestrzeń publiczną. To były zdjęcia, to jest akurat zdjęcie robione na plantach w Krakowie. Były robione jakby z marszu, można było te zdjęcia odbierać w zakładach fotograficznych. I też mamy takie zdjęcie, jak to zdjęcie z kolekcji rodziny Kosińskich, wyjazdu na wakacje, powiedzmy na wakacje, kiedy psuje się samochód i wszyscy śledzą ten proces naprawiania, więc jest to taka fotografia gdzieś na pograniczu takiej fotografii właśnie reportażowej, ale też takiej fotografii, którą się po prostu robi dla uchwycenia chwili. I w tej książce o fotografii vernakularnej pojawia się też bardzo ciekawe rozróżnienie dotyczące fotografii amatorskiej, zwłaszcza tej fotografii amatorskiej z początku XX wieku. I tutaj w kolekcji, którą oglądałam w archiwum, tutaj w centrum, pojawiły się dwa bardzo ciekawe zdjęcia pokazujące, że ta fotografia amatorska szła w różne strony. Tutaj po prawej macie Państwo zdjęcie zrobione osobą z aparatem, więc możemy się domyślać, że gdzieś w albumie są zdjęcia tej osoby naprzeciwko
nie w tym albumie, w innych albumach, a po lewej stronie jest to rodzaj takiego eksperymentu optycznego, gdzie osoba z aparatem fotografuje się w takim zwierciadle zniekształcającym ten obraz, ale też ją portretującym. I w przypadku analizy tych dokonań fotografii amatorskiej pojawia się takie rozróżnienie na eksperta i użytkownika. I badaczka zwraca uwagę, że użytkownicy to byli posiadacze aparatów, którzy byli całkowicie obojętni albo prawie całkowicie obojętni na kwestie techniczne, których nie interesowało medium, nie chcieli się tym aparatem jakoś specjalnie bawić, nie chcieli eksperymentować, chcieli po prostu mieć aparat po to, żeby fotografować najczęściej właśnie swoje otoczenie, krewnych, ale fotografia była tylko dla nich takim narzędziem zapisu tej prywatnej, osobistej historii. I ilość takich wątków, które pojawiają się w kulturze fotograficznej początku XX wieku, typu towarzystwa fotograficzne, czasopisma profesjonalne przeznaczone dla fotografów, skłoniła badaczkę do wyłonienia, do wskazania drugiej kategorii fotografa amatora, czyli eksperta. I mówi badaczka, że ekspert, i to jest zauważalne na przykładzie już takich kolekcji fotografii z epoki, ekspert jest człowiekiem, dla którego fotografia jest pasją, któremu nie wystarczy takie automatyczne naciskanie migawki. To jest człowiek, który jest gotowy do eksperymentu. Interesują go zarówno kwestie techniczne, jak i kwestie estetyczne. Jest to bardzo często osoba, która te swoje zainteresowania poszerzała, należąc do towarzystw fotograficznych, czy też czytając prasę. I teraz wydawałoby się, proszę Państwa, że te fotografie, które widzieliśmy wcześniej, robione przez Jana Otko, pokazujące zdjęcia, pokazujące sytuacje rodzinne, sytuowałyby go raczej wśród użytkowników. Natomiast ja chciałam pokazać takie elementy fotografii, które każą się zastanawiać, czy faktycznie tylko używał aparatu jako takiego spontanicznego reagowania na zachowania dziecka, na życie rodzinne, czy też był człowiekiem, który próbował z tym aparatem robić różne rzeczy. To jest zdjęcie, proszę Państwa, które nie jest autorstwa Jana Otko, pochodzi z albumu Rodziny Kosińskich i przedstawia Zofię Kosińską sportretowaną na tle lustra. To była jedna z, proszę Państwa, z takich ulubionych, chyba zresztą do dzisiaj jest. No jak są selfie, to nie trzeba się ustawiać w lustrze, ale mam wrażenie, że każdy z Państwa, kto robił sobie kiedykolwiek zdjęcie takim aparatem, czy cyfrowym, czy analogowym, to próbował sobie zrobić zdjęcie w lustrze. To jest niezwykle kuszące zobaczenie siebie podczas tego gestu fotografowania. Więc i też lustro daje takie bardzo ciekawe kompozycje, bo nie każdy potrafi z nas robić kolaże, montować fotografie. Lustro robi to za nas. Więc tutaj mamy fotografię, w której Zofia siedzi na tle lustra, więc lustro multiplikuje jej wizerunek, pokazuje też inną perspektywę niż tę, którą stosuje osoba fotografowana. I w kolekcji Jana Otko również mamy takie zdjęcie. Zwróćcie Państwo uwagę, żona siedzi przed lustrem i to jest taka kompozycja, która właśnie bazuje na powieleniu wizerunku, ale też powieleniu ramy. Mamy ramę kadru, ramę fotografii i mamy ramę lustra. I usytuowanie fotografa też świadczy o tym, że z dużą dbałością znalazł miejsce dla siebie, jako dla osoby fotografującej, bo nie ma jego odbicia w lustrze, które mogłoby zakłócić tę kompozycję, chyba żeby chciał, no ale nie chciał, skoro go nie ma.
Więc to już nie jest taka fotografia, jak te fotografie dziecka z kotkiem, gdzie po prostu widać, że reagował tylko na sytuację. I tutaj kolejne zdjęcie, znowu żona przy stole i można by się było zastanawiać, czy to jest właśnie takie zdjęcie przypadkowe, czy już jest taki namysł nad kompozycją. Sądząc po ilości podobnych zdjęć i też tym zestawieniu kobieta za stołem i portret kobiety na ścianie, jest tutaj pewien też wysiłek włożony w kompozycję. I na dowód tego eksperymentowania Jana Otko z aparatem pokażę Państwu dwa zdjęcia, więcej za chwilę Państwo zobaczycie. Otóż to jest zdjęcie, które najpewniej było robione ze statywu, z bardzo taką, jak Państwo widzicie, przemyślaną perspektywą, pokazującą jednocześnie dwa pomieszczenia w mieszkaniu. I mamy, to zdjęcie nie jest może szczególnie ciekawe, gdy się je tak ogląda pojedynczo, ale mamy też, proszę Państwa, drugie zdjęcie, które zrobił Jan Otko z tego samego jakby miejsca, ale albo poprosił kogoś o naciśnięcie migawki, albo ustawił samowyzwalacz. W każdym razie ten jego zwrot w kierunku aparatu jest jakby takim gestem mówiącym: to ja robię to zdjęcie i wiem, co się w tej chwili dzieje. Ustawiam aparat, aparat jest tak ustawiony, że wiem, co będzie w ramie kadru i teraz ja w ten aparat patrzę, jakby śledząc ten proces. Oczywiście, kiedy się robi zdjęcia, proszę Państwa, nie wszystko może być tak precyzyjnie zaplanowane, jak te dwa kadry. Czasem technika podejmuje decyzję albo właśnie wykorzystuje brak pewnych umiejętności w danej chwili, czy takich zaniedbań fotograficznych. I efektem tego, proszę Państwa, są niezwykle ciekawe zdjęcia. I tu Państwu pokażę jedno, nie wiem, czy tu na tej, no jest czytelne. Widzicie Państwo, że nałożyły się tutaj co najmniej dwa zdjęcia. Scena, konie pewnie były bardzo ruchliwe, więc szybkie naciskanie migawki bez przewinięcia filmu spowodowało podwójne naświetlenie i mamy właśnie taką kompozycję. Bardzo ciekawo. Druga jest też niezmiernie ciekawa. Wygląda jak plakat do takiego plakat antywojenny. Mnie się kojarzy z takim plakatem antywojennym. Nałożyły się tutaj dwa zdjęcia. Jedno przedstawiające domy, drugie lecące samoloty. I to bardzo jakoś to zdjęcie oddziałuje na mnie emocjonalnie, jak nie ma zdjęcie z 1939 roku z Warszawy, są podobne ujęcia. I teraz, proszę Państwa, jeszcze dwie rzeczy, o których chciałam powiedzieć. Należy pamiętać też o tym, kiedy mówimy o takiej fotografii, którą moglibyśmy nazwać amatorską, że to pojęcie amatorszczyzny, zwłaszcza na początku XX wieku, miało troszeczkę inny wymiar i były też takie działania, które miały dostarczyć i odpowiedniej wiedzy, i które miały zbudować pewną wrażliwość osób fotografujących. I nie wiem, na ile tymi aspektami kultury fotograficznej był zainteresowany Jan Otko, ale osadzając go w kontekście Lwowa, musimy pamiętać, że miał do dyspozycji różne źródła dotyczące fotografii. Otóż w latach 30. ukazywały się liczne periodyki i książki i między innymi, proszę Państwa, Józef Świtkowski podpisał się zresztą w tej książce Nauczyciel fotografii na Uniwersytecie Lwowskim. W 1929 roku wydał książkę Zasady fotografii dla początkujących. I wątki, które poruszył w tej książce, pojawiły się też w takiej publikacji z 1936 roku, sponsorowanej przez Zakład Produkcji Sprzętu Fotograficznego Alfa,
fotografia w szkole. I to jest, proszę Państwa, ciekawe, że ten trop edukacji fotograficznej jest tak mocno w tym okresie obecny. I co jest ciekawe, proszę Państwa, Józef Świtkowski w tych swoich zasadach fotografii zwracał uwagę na trzy rzeczy. Po pierwsze, że fotografii należy się uczyć, że jest to kwestia też takiego doświadczenia w obcowaniu z techniką fotografii, uczenia się pewnych zasad i kompozycyjnych, i czysto takich manualnych, technicznych. I co więcej, zwracał uwagę właśnie na tę eksperckość, na bycie ekspertem. Mówił o tym, że no pisał z perspektywy Lwowa, gdzie tych towarzystw i klubów miłośników fotografii naprawdę było bardzo dużo, że skoro te towarzystwa i kluby istnieją, organizują wystawy, to osoba robiąca zdjęcia jest jakby zobowiązana do wykorzystania, do poznania doświadczeń innych. I w podobnym tonie, proszę Państwa, jest utrzymany inny podręcznik, który został napisany przez Henryka Mikolasza. Jest on bardziej skupiony na kwestiach estetyki opartej na określonych wyborach techniki robienia zdjęć. Natomiast, co jest ciekawe, proszę Państwa, Mikolasz zwraca uwagę tutaj na podobne rzeczy. Otóż, po pierwsze, zaznacza, że wszystko, co pisze i o czym uczy, wykładając fotografię na Politechnice, pochodzi z jego własnych doświadczeń, że to, czego się nauczył, teraz traktuje jako taką bazę do przekazywania wiedzy innym. Po drugie, zwracał uwagę na ten wysiłek twórczy, który musi być włożony w fotografię, że to nie jest tylko takie naciskanie migawki, tylko kwestia świadomych wyborów właśnie związanych z kompozycją, z rozmieszczeniem elementów w kadrze. To jest też bardzo ciekawy wątek i podkreślał, że to tworzenie fotografii to jest też akt kreacji, tego świadomego działania i wyboru także artystycznego. I to są, proszę Państwa, motywy, które przewijały się nie tylko w takich publikacjach monograficznych, ale też w prasie fotograficznej. I już na zakończenie, proszę Państwa, chciałam Państwu pokazać dwa współczesne projekty, które wykorzystują fotografię, taką fotografię, którą moglibyśmy klasyfikować jako fotografię prywatną, bowiem pochodzącą z albumów domowych, ale przenosząc ją w sferę artystyczną, czyniąc tej fotografii element pewnego projektu publicznego, z tym, że bardzo mocno w tym projekcie eksponują właśnie ten aspekt osobisty, domowy, związany z pamięcią, historią i zapisem pamięci i historii w fotografii. Pierwszy projekt to jest, proszę Państwa, myślę, że on Państwu jest też bliski, jest bliski wszystkim osobom, które reprezentują kultury, w których tworzy się przetwory domowe na zimę. W polskiej kulturze się robi, w ukraińskiej też się robi. Są kultury, w których się nie robi. Babak Kazemi pochodzi z Iranu i jego projekt nazywa się Ośmioletnie perskie pikle, czyli takie konserwowane przetwory owocowo-warzywne. Ale co jest, proszę Państwa, tym przetworem? Jak Państwo widzicie, jest to instalacja taka klasyczna ze spiżarni czy piwnicy. Natomiast, proszę Państwa, co jest w każdym słoiku? W każdym słoiku zamiast w albumie jest zdjęcie. I to połączenie, zwróćcie Państwo uwagę, tego konserwowania żywności, przechowywania żywności jako czegoś, co właśnie wymaga odpowiedniego procesu technologicznego, czym się też możemy potem dzielić, co pozwala nam przetrwać niemal. To jedzenie w słoiku
tutaj jest połączony z fotografią. I to są, proszę Państwa, rozmaite zdjęcia, najwięcej zdjęć portretowych, oczywiście pojawiają się zdjęcia dzieci, pojawiają się zdjęcia czarno-białe, zdjęcia kolorowe. I te zdjęcia w słoikach już nie pozwalają nam się uwolnić od tej tradycji domowej, która się z nimi wiąże, i jednocześnie każą myśleć o tym, o czym pisał Berger, że za tymi zdjęciami stoi doświadczenie i pamięć oraz historia tych ludzi. I drugi projekt to jest, proszę Państwa, projekt, który pochodzi z Ukrainy. Zobaczyłam go w Muzeum Sztuki Współczesnej w Odessie. Jest to projekt nazwany Rodzina z 2015 roku Iryny Ozaryńskiej. I ona wykorzystała w swoim projekcie, proszę Państwa, trzy elementy. Otóż fotografie czy sylwetki wycięte z fotografii z albumów domowych, cegły, które są jakby takim elementem sugerującym istnienie budynku, i teksty z takich opracowań socjologicznych poświęconych rodzinie, istocie rodziny, funkcjom społecznym rodziny. To jest taki projekt, który oczywiście te teksty traktuje w sposób krytyczny, ale co jest ciekawe, proszę Państwa, że to połączenie tych cegieł, elementów jakby domu z fotografiami osób, które tutaj są pozbawione tła, no ale możemy się domyślać, że to są takie fotografie, które mogłyby się znaleźć, czy wręcz były w albumie domowym, powoduje, że ta sfera tej prywatności, osobistości, tego doświadczenia wspólnotowego przesuwa się poza fotografię. I takich projektów, które umieszczają fotografie w przestrzeniach, w oknach domów czy we fragmentach budynków, byśmy znaleźli sporo. W każdym bądź razie, proszę Państwa, jest to takie właśnie zaakcentowanie złożoności historii tych ludzi, że historia rodziny to jest jednocześnie właśnie historia poszczególnych osób, relacji między tymi osobami, ale też jakby takiej wspólnotowości zbudowanej wokół miejsca, wokół pewnej przestrzeni, wokół pewnego typu aktywności, jak na przykład wspólne wakacje. Więc to są tego rodzaju projekty, proszę Państwa, które każą nam właśnie zastanowić się, jak te aspekty fotografii, prywatność i publiczność, raczej ze sobą łączyć, jak je ze sobą przeplatać, niż jak je rozdzielać. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Jeśli są jakieś pytania albo komentarze, to oczywiście zapraszam. I będzie jeszcze oczywiście kontynuacja, czyli oprowadzanie po wystawie. Dziękuję Wam za lekcję. A może jest pytanie z zalu? Dziękuję bardzo. Pytanie będzie dotyczyło terminologii i terminów. Vernacularna fotografia jest nie bardzo proste, ale pozwala nam zrozumieć dużo fotografii, ale z innej strony trochę nas ogranicza, bo pokazuje nam takie fotografię utylitarną, i to możemy znaleźć to u autorów, których określamy jako zawodowcami, u skorzystanie takiego terminu, tej definicji może nam trochę ograniczyć rozumienie. Może jakieś inne jeszcze są określenia, które nam pozwolą inaczej to określić. Może jakieś inne tematy, może też określenie tematów zawodowy, niezawodowy.
Na pewno tak. Ja użyłam tego terminu fotografia wernakularna dlatego, że on jest szczególnie ważny, ten termin, w momencie, gdy pewien obszar fotografii, pewien typ fotografii nie zyskuje zainteresowania, nie zyskuje miejsca należnego tym fotografiom, choćby w historii fotografii, bo wydaje się, że to jest właśnie coś niewartego uwagi ze względu na tę zwykłość, na codzienność. W takich przypadkach termin fotografia wernakularna nie będzie terminem wykluczającym, tylko właśnie włączającym. Natomiast takie określenia jak fotografia profesjonalna, nieprofesjonalna, one się pojawiały, proszę Państwa, stosunkowo późno i w momencie pojawienia się tych ilustrowanych magazynów faktycznie profesjonalizm odznaczał osoby, które dysponują warsztatem, które dysponują umiejętnościami fotograficznymi i będą otrzymywały zlecenia. To był profesjonalizm. Natomiast nie myślano w kategoriach profesjonalistów i nieprofesjonalistów o artystach, którzy fotografowali i traktowali to jako rodzaj takiej ekspresji, takiego działania artystycznego, które pozwala im się rozwijać, ale niekoniecznie dyscyplinuje, narzucając takie formuły właściwego, poprawnego, dobrego warsztatowo fotografowania. Więc ta fotografia wernakularna pozwoliła też włączyć w obszar badań takie zdjęcia, które w kategoriach jakichś określonych estetyk po prostu by zostały odrzucone. Natomiast myślę, że każda klasyfikacja się przydaje w określonych sytuacjach do jakiegoś konkretnego materiału i klasyfikacje są dobre wtedy, kiedy właśnie pomagają wydobyć pewne aspekty. Więc tutaj zwróci Państwo uwagę, że bardzo często nie stosuje się tego określenia, czy ktoś był profesjonalistą, czy nie, ale stosuje się określenie stylu. Jeśli styl danego fotografa jest rozpoznawalny, daje się zdefiniować poprzez temat, ulubioną poetykę, sposób kadrowania, no to wtedy jakby to definiuje te jego umiejętności, konsekwencje i też charakter jego fotografii. Więc tutaj wydaje mi się, że różne pojęcia, bo wprowadzanie różnych kategorii nie służy temu, abyśmy ten swój obszar badawczy tak systematyzowali, żeby go jakoś zawęzić, tylko po to się wprowadza te różne kategorie, żeby go nieustannie poszerzać. Więc nie chciałabym, żeby dla Państwa ta fotografia wernakularna była takim terminem odrzucającym, raczej włączającym. Natomiast tak, można wprowadzać inne, z tym, że na początku rozwoju fotografii takie określenie profesjonalizmu, nieprofesjonalizmu było bardzo, bardzo trudne. I też w jednym z tych podręczników, o którym Państwu mówiłam, pojawia się taki rozdział, że kuchnia fotografa i autor tego rozdziału tłumaczy, że tak, bo w zasadzie to jest takie określenie, które on wprowadził z namysłem, bo wywoływanie zdjęć, przygotowywanie sobie samemu od czynników, no to jest taka kuchnia, że trzeba być tak skupionym jak kobieta w kuchni, która gotuje według przepisu. No i ktoś powie, no tak, ale profesjonalna osoba, która gotuje, już nie potrzebuje tego przepisu, bo ma to wszystko w rękach. Więc teraz, kto byłby profesjonalistą? Ten ktoś, kto się nauczy tego przepisu, czy ktoś, kto już po prostu robi to, bo ma nawyk, a nigdy nie zyskał nawet wykształcenia, tylko metodą prób i błędów do czegoś doszedł. Więc to były takie kategorie nieprecyzyjne i one się pojawiają później wraz z rozwojem tego, co jest też przemysłem fotograficznym, co jest taką specjalizacją zawodową związaną z fotografią. Więc jak najbardziej mogą się pojawiać różne kategorie, one mogą się też dopełniać.
Dziękujemy. Czy jeszcze zapytanie? Jeszcze zapytanie Maja, to my... Bardzo dziękuję. To my dziękujemy Małgorzacie Radkiewicz za sprawę reakcji.